Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Wracam po kolejnej przerwie, tym razem 42 odcinek Zarychty na solo. Dzisiaj zgodnie z tym, co pisałem w zeszłym tygodniu, będę odpowiadał na Wasze pytania. Wrzuciłem Wam informacje na fanpage'u, na Twitterze, na forum NBA.pl, żebyście po prostu zadawali pytania odnośnie Magic Basketball, odnośnie tego, jak to wszystko ma wyglądać, bo pojawiło się trochę niedopowiedzeń w sieci, pojawiło się trochę wątpliwości, pytań, czy projekt cały nie umarł. A więc odpowiadam, projekt nie umarł i wszystko idzie zgodnie z planem, który sobie przyjąłem. Natomiast żeby uspokoić wasze pytania, wasze wątpliwości, poprosiłem was o te pytania. Zebrało się ich łącznie 12, więc tak szybko, może nie szybko, ale powoli przejdę przez nie, żebyście po prostu się dowiedzieli. Pierwsze pytanie od Michała Juchy z naszego fanpage'a. Kiedy będzie możliwość kupienia gazety w formie papierowej? Otóż Magic Basketball pierwszy ma wyjść w czerwcu 2019 roku. Taki jest nasz plan, żeby pierwsze wydanie było z okazji finałów NBA 2019 i żebyśmy od tego momentu regularnie co miesiąc wydawali nasze czasopismo. Więc taki jest nasz plan, taka jest nasza data, w którą chcemy wejść. Odnośnie konkretnego dnia, to teoretycznie to trochę nie ma znaczenia, bo nie będziemy pokazywali się w kioskach. To jest od razu odpowiedź na drugie pytanie Arka Strójwąsa z Twittera. Także nie pojawimy się w kioskach, przynajmniej nie na początku. Nastawiamy się tylko i wyłącznie na przedsprzedaż, czyli będziemy drukowali tyle egzemplarzy, ile zostanie przez Was wszystkich zakupionych. W ten sposób najzwyczajniej w świecie minimalizujemy nasze straty i chcemy sprawić, żeby projekt był jak najszybciej rentowny. Także jeszcze wracając do tego, że nie będzie pojawiać się w kioskach, teoretycznie data nie ma znaczenia, ale chcemy, żeby numery były drukowane zawsze w pierwszą sobotę bądź w pierwszy piątek danego miesiąca, tak żeby w pierwszy poniedziałek były wysyłane, a we wtorek, najpóźniej w środę, żeby docierały do adresatów. No oczywiście forma online będzie docierała od razu, powiedzmy, we wtorek, tak jak sobie ustalimy, natomiast forma papierowa może być dzień później. Joseph NBA z forum NBA.pl pyta, dlaczego nie już? Dlatego, że chcemy to zrobić po pierwsze zgodnie z literą prawa polskiego, czyli musimy mieć spółkę bądź też działalność gospodarczą, w tym wypadku będzie to spółka, która będzie zarządzać całym przedsięwzięciem. Żeby to zrobić, potrzebujemy po pierwsze doprecyzować szczegóły współpracy mojej z inwestorem, który zdecydował się wejść w projekt i który będzie wykładał na to pieniądze. Po drugie, potrzebujemy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń od strony prawnej, czyli ostatecznych potwierdzeń z Urzędu Patentowego, bo wprowadziliśmy tam więcej pytań niż tylko i wyłącznie o nazwę Magic Basketball i o logotyp, ale też jeszcze kilka dodatkowych, więc to też potrzebujemy. No i w dalszej kolejności potrzebujemy zbudować stronę internetową, na której będziemy zbierali w formularzu Wasze dane odnośnie tego, kto chce zakupić i tak dalej. Musimy to oczywiście obłożyć w związku ze zmianami w prawie wszelkimi obostrzeniami typu RODO. Nie możemy zbierać sobie od tak na naszym fanpage'u, bo nam się chce Waszych nazwisk, więc musimy to dobrze ogarnąć. Musimy zaprojektować tą stronę, zrobić makietę gazety, żeby ta gazeta wyglądała odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. Podpisać wiele umów, czy to z drukarniami, czy z agencją, która będzie nam sprzedawać zdjęcia. Więc trochę tego jest. Chcemy też zorganizować jakiś event na wiosnę przed startem. Na event, na który Was zaprosimy, żebyście mogli nas osobiście spotkać, żebyśmy mogli wspólnie powymieniać swoje wspomnienia odnośnie Magic Basketball, swoje plany, marzenia odnośnie tego, jak to ma wszystko wyglądać. Także, żeby to wszystko ładnie po kolei w czasie rozłożyć, dlatego przyjęliśmy sobie taki przedział czasowy, który sprawi, że w okolicach czerwca pojawi się pierwszy numer w sprzedaży. Kolejne pytanie także od Josefa z forum NBA.pl. Ile będzie kosztowało? No to jest pytanie, na które nie umiem dokładnie w tej chwili odpowiedzieć, bo jeszcze jesteśmy, tak jak powiedziałem, na etapie niektórych rzeczy negocjowalnych, więc mamy mniej więcej biznesplan, wiemy mniej, ile musimy sprzedać numerów, ile egzemplarzy musimy sprzedać, żeby zacząć żeby nam to przynosiło zyski. W związku z czym mamy już tam jakąś wstępnie przyjętą cenę, którą chcemy Wam dać. Natomiast no, na pewno nie będzie to cena taka, jaka się pojawiła przy magazynie Loże NBA, czyli 29 zł za egzemplarz.
tylko będzie to cena w okolicach kilkunastu złotych. Nie chcemy być jakoś specjalnie drożsi od tego, co jak kosztowało MVP magazyn w ostatnich numerach, kiedy się ukazywał. Po co to komu? Pyta dalej Joseph NBA z forum NBA.pl. Więc po pierwsze ja, jako pomysłodawca całego pomysłu, chcę zrealizować swoje marzenia. Oczywiście pierwszym marzeniem, tak jak pewnie większości z Was, było jak zaczynaliście kibicować koszykówce, jak zaczynaliście się bawić w koszykówkę, to było, ach, fajnie, chciałbym kiedyś zagrać w NBA. No, mi się kilka marzeń już nie udało, tak, oczywiście nie zagrałem w NBA, nie zagrałem w PLK, w reprezentacji, udało mi się grać tylko w trzeciej lidze. Natomiast no, gdzieś tam dalej te marzenia były weryfikowane, tak? Udało mi się założyć swego czasu stronę internetową, która bardzo fajnie działała, ma dalej bardzo szerokie grono odbiorców, fanów wiernych, którzy do dzisiaj wchodzą, czytają. No i kolejnym etapem było chęć przywrócenia czegoś takiego jak Magic Basketball, czyli gazety, na której się wychowałem. Zresztą na pewno nie tylko ja. Gazety, która sprawiała, że moja fascynacja koszykówką jeszcze rosła. Więc przede wszystkim jest to dla mnie, tak? Jak się okazało później, jak zacząłem zbierać różnego rodzaju informacje, jest to projekt, który może być dochodowy, który może sprawić, że najzwyczajniej w świecie będę mógł utrzymywać się z czegoś związanego z koszykówką, co byłoby naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ale oczywiście to na dzisiaj jest tylko marzenie wciąż, które mam nadzieję zostanie zrealizowane. Mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie, ale to przede wszystkim moja praca i praca w dalszej części wszystkich, którzy będą zaangażowani w projekt Magic Basketball. Kolejne pytanie od Józefa, ostatnie już. Po co papier, jak jest internet? No papier przede wszystkim po to, że ludzie go chcą. Jest jakaś rzesza, może nie rzesza, jest jakaś grupa ludzi, którzy wciąż chcą trzymać gazetę w ręku. Ja na przykład też należę do takich osób. Nie jestem w stanie, próbowałem wielokrotnie czytać książki z urządzeń mobilnych, nie wiem, czy na tablecie, czy na telefonie, czy na czymkolwiek innym. Nie jestem w stanie też słuchać audiobooków. Ja jak czytam książkę, to muszę ją mieć fizycznie w ręku, żeby przewracać kartki i tak dalej. I myślę, że podobnie jest w kwestii magazynów, w kwestii czasopism. Nie jestem w stanie przemóc się, żeby czytać, nie wiem, na przykład magazynu Wprost, czy jakiekolwiek innego magazynu społeczno-politycznego, który byłby wydawany w formie multimedialnej. Ja potrzebuję mieć formę papierową. I myślę, że jest sporo osób, które tak samo chcą. Dodatkowo będzie oczywiście taka opcja, że będzie plakat. To jest odpowiedź na pytanie Arka Strójwąsa z Twittera. Tak, będą plakaty w formie papierowej. Więc to będzie na pewno dostępne. I tak jak mówię, papier po to, że przede wszystkim, żeby dać ludziom dostęp do tego. Dodatkowo oczywiście potrzebujemy wydruków, żeby mieć namacalne dowodówki dla reklamodawców, bo tak to się robi, że w momencie, kiedy ktoś wykupuje u Ciebie reklamę, to dobrze mieć później egzemplarz, który możesz wysłać reklamodawcy, żeby zobaczył rzeczywiście, że w gazecie bądź w czasopiśmie jego reklama została wydrukowana, wygląda tak i tak, jest naprawdę ładna, przyjemna do obejrzenia, że zawiera wszystko to, co sobie zażyczył. No i oczywiście też dodatkowo potrzebujemy mieć ileś egzemplarzy, żeby móc chodzić na spotkania z potencjalnymi reklamodawcami, żeby móc pokazać, jak dany magazyn wygląda i co, w jaki sposób możemy pokazać dobrze danego reklamodawcę. Więc po to przede wszystkim papier. Kolejne pytanie, Szymon Delo z Twittera. Czy pojawi się skarb kibice z opisaniem wszystkich drużyn z podziałem na atak, obronę, itp. i ocenami w skali szkolnej? Krótko mówiąc, Szymon chciałby, żeby... Nie powiem skarb kibice, bo skarb kibice to jest zastrzeżona nazwa przez przegląd sportowy i nie będziemy mogli używać, więc będziemy musieli wymyśleć jakąś własną. Ale tak jak najbardziej takie przedsezonowe zapowiedzi się pojawią. Każda drużyna będzie opisana osobno i chcemy iść w szablon, jeżeli nie identyczny jak ten w Magic Basketballu sprzed 20 lat, to bardzo podobny. Więc większość elementów się jak najbardziej pojawi. Chcemy dalej oceniać skali szkolnej od 1 do 6, także w tym kierunku chcemy iść. Czy będą autorskie wywiady? Pyta Jeff Hanneman z forum NBA.pl. Chcemy, żeby były.
To nie jest łatwa rzecz, szczególnie dla nas tutaj z Polski, bo na dzisiaj wszyscy autorzy, z którymi jestem dogadany, są z Polski. Mamy pewną osobę w Stanach, do której chcę się odezwać, żeby była szansa na wywiady prosto z USA, ale nie będzie to łatwe. Natomiast pojawią się na pewno wywiady, może niekoniecznie z obecnymi zawodnikami NBA, może niekoniecznie z zawodnikami, którzy kiedykolwiek grali w NBA, ale powiem tak, jestem już po wstępnych ustaleniach człowiekiem, który kiedyś grał w polskiej lidze koszykówki, który jest Amerykaninem i który był wielką gwiazdą polskiej ligi koszykówki, między innymi był dwukrotnym MVP tej ligi. Jestem już w nim po słowie, że wywiad z nim znajdzie się w pierwszym numerze magazynu Magic Basketball, także to tak mogę zapowiedzieć. Więc chcemy, żeby były autorskie wywiady, natomiast nie gwarantujemy, że będą regularne. To wszystko zależy od tego, jakie nam się uda pozyskać osoby do współpracy. Kolejne pytanie, także od Jeffa Hanemana z forum NBA.pl, czy Magic Basketball będzie wyłącznie poświęcony NBA? Wydaje mi się, że pierwszy numer tak. Pierwsze kilka numerów być może tak, natomiast nie chcemy tego w 100% zawężyć. Nazwa Magic Basketball nie sugeruje, że tylko i wyłącznie będziemy pisać o NBA, w związku z czym będziemy chcieli na pewnym etapie też rozszerzyć naszą działalność do polskiej ligi koszykówki, do reprezentacji, być może do europejskiej koszykówki. O NCAA też na pewno będziemy pisać. Pytanie numer 11 od Szymona de los Twittera. Czy obecna redakcja ma cokolwiek wspólnego z redakcją Magic Basketball z lat 90? Nie. Przede wszystkim, to od razu trzeba zaznaczyć, ci, którzy będą zarządzali projektem Magic Basketball, nie mają nic wspólnego z tym, co było w latach 90. Jak się dowiedziałem, tamta spółka już nie istnieje, ta, która zarządzała Magic Basketball i go wydawała. Osoby, które prowadziły, już się tym nie zajmują, w związku z czym tworzymy wszystko od zera. Będzie zupełnie nowa redakcja, którą znacie, jeżeli śledzicie dosyć szczegółowo polski internet. Będzie kilka ciekawych nazwisk, na dzisiaj jeszcze ich nie chcę wyjawiać, bo póki nie podpiszemy umowy, to niestety nie chcę po prostu tego mówić, póki nie będziemy mieli tego na papierze. Nie będzie pisania non-profit. Wszyscy będą wynagradzani za swoją pracę do Magic Basketball, także nie będzie tak, że chcemy za darmo po prostu ściągnąć ludzi, którzy będą za darmo pisać. Każdy będzie normalnie zatrudniony na umowę. Nie wiem jeszcze, jaka forma współpracy, to już po naszej stronie, natomiast będziemy jak najbardziej chcieli wynagradzać za pracę, no bo inaczej sobie po prostu tego nie wyobrażamy. A jeszcze co do pytania Szymona, z tego, co się orientujemy, z tego, co udało mi się ustalić, 95% materiałów, które powstawały do oryginalnego Magic Basketball, to były materiały ściągane ze Stanów i tylko i wyłącznie tłumaczone w Polsce. W Polsce powstawało bardzo mało materiałów, zresztą dostęp do nich był bardzo trudny z tego względu, że chociażby internet wtedy był znikomą rzeczą w Polsce i nie było czegoś takiego jak Skype, nie było czegoś takiego jak możliwość zrobienia konferencji przez internet z kimś ze Stanów. Dostanie się do kogokolwiek to było naprawdę trudne, więc nie ma co się dziwić, że większość materiałów była ściągana ze Stanów i tylko i wyłącznie u nas tłumaczona. Natomiast my będziemy się w 100% opierać na materiałach autorskich naszych. Jedyne co powiedzmy będziemy ściągać ze Stanów to wyniki, tabelki, tego typu rzeczy. Natomiast wszystko inne będzie naszą produkcją własną. No i ostatnie pytanie od Jeffa Hanemana z forum NBA.pl. Skąd będą pobierane zdjęcia zawodników? Jesteśmy po wstępnych rozmowach z agencją Getty Images. Z nimi będziemy podpisywali umowę. Mają największą, najszerszą bazę zdjęć, które będziemy chcieli ściągać. I to oni będą naszym dostarczycielem zdjęć. No jeszcze tak, wydaje mi się, że jedno pytanie, na które warto by było dla Was odpowiedzieć, które nie zostało przez Was zadane, a które sam sobie chciałem zadać, czyli co mniej więcej będzie się pojawiać w Magic Basketball co miesiąc. Więc chcemy, żeby część rzeczy była powielana, jeśli chodzi o rubryki stałe z oryginalnego Magic Basketball. Czyli tak, będzie się pojawiał oczywiście raz na rok zapowiedź sezonu, coś w postaci, nazwijmy to w cudzysłowie skarbem kibica. Będzie się pojawiało oczywiście szerokie wydanie o drafcie, w którym będziemy bardzo szczegółowo opisywać zawodników wybranych wysoko.
Podobnie chcemy zrobić z rubrykami, które się pojawiały regularnie w Magic Basketball, czyli sekcja newsowa, to i owo z NBA. Będziemy oczywiście wrzucali w podobny sposób wyniki meczów, jak to było w oryginalnym Magic Basketball, statystyki. Plus do tego część materiału będziemy regularnie powielać, czyli myślimy o tym, żeby robić comiesięczne podsumowanie poprzedniego miesiąca gry danej drużyny, żebyśmy po prostu mogli to fajnie Wam przedstawić, tak jak to było również w oryginalnym Magic Basketball, więc kilka tych pomysłów będzie powielanych. Oczywiście chcemy wprowadzić trochę autorskich rzeczy, jak felietony poszczególnych redaktorów, którzy będą publikowali. Chcemy zrobić kolumnę retro. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie nazwana. Mamy w tej chwili dwóch kandydatów, którzy mieliby o niej pisać, więc to jest jeszcze też do dogadania. Więc tak to miałoby wyglądać. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, chcielibyśmy, żeby też się pojawiły jeden, dwa wywiady na numer. I tak jak powiedziałem, niekoniecznie muszą to być wywiady z ludźmi z NBA, z przeszłością z NBA, żeby to miało ręce i nogi. Okej, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozwiałem wiele Waszych wątpliwości, odpowiedziałem na najbardziej nurtujące Was pytania. W najbliższych dniach zacznę wracać powoli już z większą aktywnością. Tak jak już wcześniej mówiłem, przygotowuję 30 podcastów o każdej drużynie, które sam chcę nagrać, więc wybaczcie, trochę to po prostu zabiera czasu, żeby to odpowiednio przygotować, dlatego ostatnio dużo mniejsza aktywność z mojej strony, ale im bliżej sezonu, tym bardziej to się zmieni, tym więcej tego będzie. Planuję zrobić wszystkie 30 drużyn, zapowiedzieć dla Was, więc mam nadzieję, że będzie dużo rzeczy do ciekawego odsłuchu. To tyle na dzisiaj. Piotrek Zarychta, do usłyszenia.